Unia Kunice, Stal Jasień, 1-1. Ze mną jest trener zespołu gości, pan Sylwester Buczyński. Z sentymentem, panie trenerze, pan tutaj wrócił do Kunic. No jest dużo takich klubów, do których wracam z sentymentem. Tak, przez pół roku tu pracowałem na poziomie trzecioligowym. Bardzo miło wspominam pracę tutaj z ówczesnymi prezesami, z panem Czerwińskim, z panem Zaleszczakiem. I zawsze jak przyjeżdżam tu na mecze, to jest miła atmosfera w stosunku do mnie. Także wracam tutaj, tak jak pan powiedział, z sentymentem. Unia w tym sezonie meczu nie przegrała. No i niestety dzisiaj też nie przegrała. W ostatniej sekundzie tracimy gola. Jakby pan ten mecz ocenił, bo ten mecz był totalnie pod kontrolą Stali Jasień. Graliśmy piłką, stwarzaliśmy sobie może nie aż jakieś dogodne sytuacje, ale jednak były one klarowne. Czego zabrakło w końcówce? No gol w ostatniej sekundzie na pewno boli podwójnie. No boli, myślę, że to będzie dla nas też lekcja na przyszłość, ale trzeba powiedzieć, że skoro Unia tutaj meczu nie przegrała, to coś w tym jest, boisko jest specyficzne. Pan to powiedział, że meczu nie przegrała, a my mimo remisu powiem, że jeszcze meczu też nie przegraliśmy. Cały czas idziemy do przodu. Powiem przewrotnie, może nie po sportowemu, w Krośnie powiedziałem, że trzeba być zadowolony, bo zdobyliśmy jeden punkt. Dzisiaj powiem to z premedytacją. No dzisiaj straciliśmy dwa punkty. Byliśmy bardzo długo zespołem dominującym. Unia nie atakowała, tylko dokąd się tutaj organizowała. No ale taka jest piłka nożna i dlatego wszyscy kochają na świecie piłkę nożną. Zadecydował jeden błąd. Wykorzystali to, jest 1-1. Wynik nie jest adekwatny do tego, co działo się na meczu, ale mieliśmy dogodne sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Przy wyniku 2-3 nawet ta bramka nie zabrałaby nam 3 punktów. Trenerze, ale patrząc na ligową tabelę, chyba możemy być dalej, możemy spać spokojnie. No ja tak nie patrzę z perspektywy bardziej na ligową tabelę. Patrzę z meczu, który był się odbył, już zakończył. Patrzę z meczu, który za tydzień będzie z Ołobokiem u nas. Mam na tyle doświadczony zespół, jestem przekonany, że ci chłopcy po prostu na teraz siedzą w szatni z wielką złością sportową i jakby mogli, to by wyszli jeszcze raz ten mecz rozegrać. Wejdę trenerowi w słowo. Jak właśnie teraz wejść do szatni i co teraz powiedzieć chłopakom? Jak trener, co powiedzieć po takim spotkaniu? Bo jak pan tutaj powiedział, za tydzień mega ważny mecz z Ołobokiem, potem Nowa Sól, no to będzie tydzień prawdy tutaj na stadionie na Żarskiej. No co powiedzieć chłopakom po takim spotkaniu? No nic, oni wiedzą, co źle zrobiliśmy. No, ostatnie 2 minuty doliczonego czasu, zamiast zagrać tak jak pierwsze 90, czyli utrzymać się przy piłce, nie dać Kunic dać do dojścia do piłki, no to myśmy po prostu gdzieś zaczęli robić jakieś dzikie wrzutki, piłki przebite i tak to się stało, a nie inaczej. Ja tym chłopakom za dużo nie muszę mówić. U nich jest złość sportowa już pisana, wkalkulowana. Oni grali na wysokich poziomach. I wiedzą, sami teraz rozliczą siebie między sobą i najważniejsze, żeby po prostu wyciągnąć z tego pozytywne jakieś wnioski i nie popełnić takich błędów za tydzień. Trenerze, to jeszcze na koniec ostatnie pytanie. W tygodniu odbyło się losowanie Pucharu Polski. Oczywiście gramy dopiero pod koniec marca, ale ogólnie jak trener przyjął, że to jest Warta Gorzów Wielkopolski, ale drugi zespół. Jak najbardziej. Droga do ćwierćfinału otwarta. No nie wolno nikogo lekceważyć, ale jak najbardziej. Nie gościliśmy tutaj na poziomie Pucharu Polski drużyny z północy województwa. Zespół Gorzowski chyba nigdy nie był w jesieniu. Dlatego jest to jakaś nobilitacja dla nas. A czy droga będzie otwarta? No to są rezerwy trzecioligowej Warty. To są młodzi chłopcy grający w okręgowej lidze. To jest młodzież, która aspiruje do tego, żeby grać w trzeciej lidze i myślę, że może to być na poziomie drugoligowych rezerw Lechii, z którymi graliśmy. Także będzie przeciwnik wymagający, nie wolno go lekceważyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.